Hej dziewczyny, witajcie w drugiej części relacji konferencji Meet Beauty, która odbywa się w zeszły weekend. Jak już wspomniałam w pierwszej części, gdzie pokazałam Wam po prostu tylko relacje, a jak jej nie widziałyście, to zapraszam Was tutaj. Jestem w tej chwili w Londynie, tak więc bardzo przepraszam za opóźnienia w komentarzach, będę starała się to robić na bieżąco, ale wiecie jak to jest, więc bądźcie cierpliwe, na pewno odpowiem na komentarze, jeśli nie na bieżąco, to po prostu jak wrócę w weekend do domu. A dzisiaj pokażę Wam właśnie, co też ciekawego dostałyśmy w torbach. I torby z Meet Beauty, powiem Wam, że są przepiękne. Tak samo jak w zeszłym roku, byłyśmy podzielone na 4 kategorie. Był makijaż, pielęgnacja, włosy oraz paznokcie. Każda torba wtedy miała inny kolor i ja byłam przypisana do makijażu, więc dostałam taką biało-czarną torbę, jak Wam tu pokazać, z elementami czerwonymi. Czyli mamy tutaj właśnie czerwoną pomadkę, taką śmieszną panią narysowaną. Mi się wydaje, że to jest chyba jakiś styl, prawda? Jeśli chodzi o rysowanie, ja powiem Wam, że się nie znam i broń Boże nie chcę nikogo obrazić, ale torba jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. To jest taka torba trochę jakby papierowa, bo to nie jest taki typowy, wiecie, taka szmaciana torba. Możecie słyszeć, że ona wydaje takie ciekawe dźwięki. Więc to jest jakiś typ materiału, jeśli chodzi o tą torbę. To też mi się podoba, bo mi się wydaje, że ona chyba właśnie miała być bardziej eko, więc torba jest, powiem Wam, dosyć pojemna, jest dosyć duża, tak Wam pokażę. Próbowałam ją jakoś tutaj za sobą zainstalować, żeby to ładnie, wiecie, do filmu wyglądało, no ale nie chcę się trzymać tutaj, więc po prostu powiedzmy, że ja ją postawię tak tu i jest, że ona jest i przechodzimy w takim razie do rzeczy, które otrzymałyśmy. Jeśli przyglądałyście się uważnie relacji i widziałyście, jakie są marki, to pewnie też zwrócicie uwagę na to, że nie ze wszystkich marek mam rzeczy. To nie wynika z tego, że te marki nie chciały dawać, czy coś, czy po prostu nie dały, tylko po prostu ja nie miałam takiej potrzeby, żeby daną rzecz brać i testować, bo albo mi nie odpowiadały produkty, albo zapachy, albo po prostu, wiecie, nie uznałam, że potrzebuję daną rzecz. Więc może być tak, że po prostu widziałyście na relacji jakąś markę, byłyście ciekawe jakiegoś produktu, a on się u mnie niestety nie pojawił, więc tak może być, faktycznie ja tego produktu nie wypiłam, nie zjadłam i nie przehandlowałam, tylko po prostu go nie wzięłam. Zacznę w ogóle od największej rzeczy i jest to tuba od marki Autoskin. Autoskin pewnie dobrze znacie, jeżeli mnie śledzicie w social mediach innych, ponieważ ja często pokazywałam od nich paczki ambasadorskie. Ostatnie pół roku spędziłam pod znakiem ambasadorki Autoskin. Testowałyśmy z dziewczynami wszystkie ich produkty z gamy, którą obecnie mają. Oczywiście ona się będzie poszerzać, ale obecnie Autoskin ma 6 produktów i właśnie od 6 miesięcy co miesiąc dostawałyśmy nową paczkę z nowym produktem do testowania i podczas konferencji Meet Beauty właśnie Autoskin miało swoje stoisko, które pewnie widziałyście, bo piękne, prawda? I miało też warsztaty. Ja byłam obecna na tych dwóch warsztatach w roli ambasadorki, żeby podzielić się z dziewczynami moimi wrażeniami z używania produktów, generalnie moimi na przykład przyzwyczajeniami kosmetycznymi, moimi grzeszkami kosmetycznymi. Dziewczyny, które uczestniczyły w warsztatach, otrzymały serum Autoskin, czyli to jest w zasadzie chyba ich bestseller w tej chwili. Powiem Wam, że nie znam osoby, której by to serum nie odpowiadało. Jak my cztery ambasadorki jesteśmy różne i co do innych produktów miałyśmy absolutnie inne zdanie, tak co do serum zawsze się zgadzałyśmy, to jest po prostu rewelacyjny produkt, więc jeżeli miałybyście wybierać jakiś jeden produkt, to już Wam zaspoileruję, że byście wybierały serum, bo jest naprawdę bardzo dobre, chociaż opakowanie niestety pozostawia trochę do życzenia, bo ta pipeta niestety nie zawsze chce działać, trzeba znaleźć na nią sposób. Ale o Autoskin powiem Wam więcej, jak będę robiła podsumowanie takich moich wrażeń właśnie z ambasadorstwa Autoskin i ten film będzie później, wtedy trochę więcej Wam powiem. Natomiast Autoskin przygotowało dla każdej uczestniczki konferencji, nie tylko dla tych osób, które były na warsztatach, ale dla każdej, czyli w tych wielkich torbach, taką olbrzymią tubę. Ona występowała w różnych kolorach. Były białe, żółte, zielone, czerwone, różowe. Mi się akurat trafił kolor brązowy, ale ja już mam pomysł, żeby mu troszeczkę ten kolor zmienić, bo brąz nie do końca mi będzie pasował. I w środku mamy dwa kremy Autoskin i otrzymałyśmy krem, który ja sama stosunkowo niedawno dostałam, bo na początku kwietnia i jest to ich najlżejsza formuła kremu na dzień, czyli jest to krem żel oraz jedyny krem na noc, jaki na razie Autoskin posiada w swojej ofercie, czyli jest to tlenowo-nawilżający odżywczy krem na noc, więc każda z dziewczyn otrzymała takie oto dwa duże kremy o pojemności 50 ml. W
środku jeszcze były próbeczki właśnie tego serum z Auto Skin, więc jeżeli któraś z dziewczyn nie była na warsztatach i tam nie dostała tego serum i na przykład nie załapała się, żeby to serum może odebrać ze stoiska, bo też była taka opcja, to wtedy mamy tutaj 5 próbek. Ja akurat mam 5 próbek, nie wiem, czy to było tak, wiecie, losowo wrzucane, czy było więcej, czy mniej. Są próbki po prostu tego serum, ono się świetnie nada, po prostu głupio mówiąc na wyjazdy, ale szczerze mówiąc, no ja w tej chwili jestem właśnie w Londynie i takie próbki są idealne, bo ja mam zamiar stamtąd przywieźć rzeczy i nie chciałam wieźć w tamtą stronę zbyt dużo, więc próbeczki są po prostu bombowe. I w środku otrzymałyśmy jeszcze lakier, jest to lakier żelowy oraz pomadkę matową. No tą pomadkę, powiem Wam, otrzymałam naprawdę w pięknym kolorze, zobaczcie. Ten kolor jest idealny dla mnie, lubię takie wiśniowe, burgundowe, ciemne, czerwone wino, pomadka może być fajna, ciekawa też jak będzie z jej trwałością. Więc same kolory fajne, ja akurat w tej chwili daję odpocząć paznokciom i w ogóle ich nie maluję, ani żelem, ani hybrydą, ani niczym, ale wiecie, może najwyżej na prezent dam mojej cioci, bo to jest taki lakier, który też mojej cioci by odpowiadał. Tak więc to jest pierwsza paczucha, zobaczcie, tą tubę można naprawdę fantastycznie wykorzystać i ja podejrzewam, że na vlogach, blogach, zdjęciach instagramowych te tuby będą bardzo często gościć, więc jak zobaczycie gdzieś taką tubę na zdjęciach w różnych kolorach, to myślę, że możecie mieć tak sporą dawkę pewności, że to pewnie będzie było z konferencji i jest to Auto Skin. Kolejny produkt to jest obiecująco wyglądający kartonik od marki Medihill i powiem Wam, że jak zobaczyłam, że będzie Medihill, to naprawdę się ucieszyłam, bo ja maski Medihill bardzo lubię, zresztą maski w płachcie. Hello. Ale środek okazał się nieco pusty, otrzymałyśmy 3 maski w płachcie. Trochę mało, szczerze mówiąc. No te maski nie są w tej chwili bardzo drogie. Te maski zresztą ostatnio kupiłam w Tesco za 5 zł, tą maskę widziałam w Lidlu za 2 zł, więc mogłoby być ich trochę więcej, przyznam szczerze, ja bym się osobiście bardzo, bardzo cieszyła, natomiast naprawdę to są bardzo fajne maski, ja bardzo lubię je stosować. Jedne z fajniejszych masek i bardzo się cieszę, że one są po prostu tak bez problemu dostępne. Ja wiem, że nie każdy w Tesco znalazł te maski, jak ja je wtedy pokazywałam na Instagramie, to nie każdy je niestety znalazł, ale bywają, więc polujcie na nie, bo wiem, że jeszcze chyba wczoraj czy przedwczoraj ktoś rzucał, że właśnie były. No i te też się w Lidlu pojawiają, chociaż ja w swoim na przykład ich nie znalazłam, więc wiecie, to też pewnie zależy dużo od Lidla, od sklepu. Więc tak, od Medihill dostałyśmy 3 maski, w paczuszce znalazły się też kosmetyki marki Taupe'a i jak wiecie, ja akurat jeśli chodzi o kosmetyki marki Taupe'a, nie mam ich za wielu. Jakoś nigdy nie przekonała mnie ta marka na tyle do siebie, żeby z niej skorzystać, chociaż rok temu na Meet Beauty dostałyśmy z Taupe'y taką chusteczkę, płyn micelarny w chusteczce i on był rewelacyjny, on był świetny, jakbym wiedziała gdzie to kupić, tak wiecie, po prostu tak, to kupiłabym, bo on na wyjazdy bomba. Natomiast tym razem, w ogóle tak, dostałyśmy też chusteczkę, ale coś ciekawego, bo dostałyśmy złuszczające kwasy AHA plus fitowy w chusteczce do twarzy. Mamy 8% kwasu glikolowego oraz 2% kwasu fitowego właśnie, więc myślę, że to jest coś naprawdę bardzo ciekawego, taki kwas w chusteczce. Ja na pewno to zabieram ze sobą do Londynu i zobaczymy, jak się to sprawdzi. Mam nadzieję, że nic mi się tam nie stanie. Dostałyśmy również żel micelarny do mycia twarzy i oczu. Na to, no, to będzie musiało po prostu trochę poczekać, bo w tej chwili mam tyle żeli do mycia twarzy, że tonę w tym. Ale dostałyśmy 2 dosyć ciekawe produkty. Dostałyśmy też peeling 3 enzymy, papaina, bromelaina oraz keratynazyna. Powiem Wam, że nie słyszałam wcześniej tego, ja nie siedzę za bardzo, wiecie, w składach, kosmetykach i tak dalej, więc naprawdę, no podoba mi się, bardzo mnie to ciekawi, zresztą jak widzę, no jeszcze takie tropikalne opakowanie, naprawdę bardzo mnie to ciekawi, jak się ten peeling będzie spisywał. Oraz dostałyśmy maska czarny detox, czyli borowina, węgiel oraz biała glinka. Więc z tego też się bardzo cieszę, bo maski detoksykujące lubię stosować. A ostatnio już zauważam, że właśnie powoli te zapasy, które miałam, już mi się kończą, więc będzie jak znalazł. Więc takie 4 produkty od marki Taupe'a. Marka Nes poprowadziła dla nas warsztaty z wykorzystaniem ich najnowszej bazy pod lakier hybrydowy, czyli bazy Peel Off. Więc ja na te warsztaty po prostu dzida, poleciałam. Nie nagrałam niestety za wiele, były drobne urywki, ale naprawdę baza robi obiecujące wrażenie. Faktycznie, jeżeli ją nałożymy i nałożymy lakier i wszystko utwardzimy, to chwilę później nie zdejmiemy jej tak łatwo, ale już pod koniec warsztatów, zostawiłam sobie taki jeden paznok, pod koniec warsztatów, faktycznie on schodził zdecydowanie łatwiej i faktycznie jak tam robili takie demo na innych paznokciach,
No to słuchajcie, naprawdę fajnie to schodziło. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi. Na to też będę musiała chwilę poczekać, chociaż jestem jej niezwykle ciekawa, bo daję swoim paznokciom w tej chwili odpocząć. To już jest drugi miesiąc bez hybryd. Chociaż miałam przez chwilę tydzień z hybrydami z Silker i one były naprawdę fajne, bo po 5 minutach w acetonie wszystko schodziło. Więc, ale daję im jeszcze odpocząć. Natomiast dostałyśmy produkty w takiej fajnej torbie. To jest torba, bardzo podobną torbę mam z Marokan, o ile zawsze w niej denko mam. Ona ma te takie pomarańczowe sznureczki. Naprawdę lubię strasznie tą torbę, bo ona jest taka gumowana, więc tu jak się coś wyleje, po prostu przecieramy szmatką. Więc powiem Wam, że ta sama ta torba już mnie cieszy, naprawdę. Sama ta torba już mnie cieszy. Natomiast w środku właśnie znalazłyśmy kilka rzeczy. Między innymi właśnie tą bazę Peel Off mamy tutaj 8-mililitrowe opakowanie, więc naprawdę będzie co testować. Dostałyśmy również lakier, jest to nowa formuła by Clao. Ja mam granat a cappella, czyli po prostu granatowy kolor, chociaż zauważyłam, że te kolory ich tutaj się nie zgadzają z tym, co jest w środku. Wiecie, tam gdzie żeśmy na stolikach warsztatowych miałyśmy kolor, który tu wyglądał jak czerwony, a jak się nałożyło, to widziałyście pewnie, że to była tak naprawdę fuksja. Natomiast tu kolor wygląda na ładny, taki faktycznie głęboki, granatowy kolor. Oraz dostałyśmy jeszcze takie, wiecie, do zdobień różne pierdółki. Ja akurat ich za bardzo nie używam, więc nawet ich nie będę otwierać. To jest chyba kawior, to się nazywa. Candy Effect. A tutaj mamy Crazy Dots. Podejrzewam, że ja to chyba komuś oddam, kto faktycznie zajmuje się zdobieniami paznokci i będzie z tego korzystał, bo ja no nie umiem za bardzo zdobić paznokci. Natomiast dostałyśmy również rabaty, więc wszystkie rabaty... Mam nadzieję, że zdążę wypisać przed wyjazdem Wam pod filmem. Jeśli nie, to na pewno będą dziewczyny te rabaty też pokazywać, więc wybaczcie mi, ale postaram się je znaleźć i po prostu Wam wypisać. Tutaj jest kod manifestacja 30% do sklepu NES. On jest do końca kwietnia tylko ważny, więc naprawdę krótko, mało czasu zostało. Prawie bym zapomniała, bo prawie mi uciekł. W torbie od NES jeszcze znalazł się taki pędzel, pseudo wiecie, artist, czyli taki owalny pędzel do nakładania podkładu, ale jeszcze na stoisku będąc otrzymałyśmy taki nowy pędzel. Jest to taki pędzel do makijażu, pewnie widziałyście też go na relacji. On jest taki, wiecie, widzicie, dwukolorowy. I są, już słyszałam głosy podzielone, że on się do podkładu nie bardzo nadaje, bo pije bardzo dużo podkładu, ale że jest idealny do konturowania na mokro. A jak wiadomo, ja jestem boginią konturowania na mokro, więc taki pędzel jest mi niezbędny. A tak naprawdę to po prostu jestem bardzo ciekawa, czy ja ogarnę taki pędzel do konturowania na mokro i zobaczymy, co z tego będzie. Tak więc jeszcze takie dwa pędzelki właśnie od marki NES. I została nam ostatnia rzecz. I w takiej małej tubie dostałyśmy dwa cienie z Annabelle Minerals. I już na samym początku, kiedy mówili, że będą cienie z Annabelle Minerals, każdy powiedział, nie, nie, spokojnie, to nie będą te same, co w zeszłym roku. Bo faktycznie w zeszłym roku również dostałyśmy dwa cienie od Annabelle Minerals i dostałyśmy cień Vanilla oraz Chocolate, chyba. Taki, wiecie, beżowy oraz brązowy. Natomiast tym razem dostałyśmy takie cienie bardziej letnie, można by powiedzieć, takie, wiecie, lżejsze kolory. I ja mam tutaj Almond Milk oraz mam Milkshake, które oba są dosyć jasne. Możecie zobaczyć, że one oba naprawdę są bardzo, bardzo jasne. Ale wiecie, no już mam w tej chwili cztery cienie. Co prawda ja się nie maluję kosmetykami mineralnymi, ale może kiedyś zacznę. Więc kompletuję sobie po prostu pełną toaletkę mineralnych kosmetyków. Może faktycznie to mnie przekona, żeby spróbować. Tyle osób to zachwala, więc zobaczymy. Zobaczcie, one tak fajnie wchodzą do tej tuby. Zatykamy tą tubę. O! Tak to wygląda. I teraz przechodzimy do rzeczy, które mam ze stoisk i mogłyście widzieć przepiękne, po prostu wow, stoisko Annabelle Minerals z takim pięknym lasem, runem rozłożonym, tam można było zrobić swoją kompozycję, ładnie wszystko poukładać, zrobić zdjęcie, wrzucić na Instagram z odpowiednimi hashtagami i wtedy można było otrzymać jeden z trzech olejków. I ja wybrałam sobie olejek wielofunkcyjny, jest to naturalny olejek do skóry twarzy o działaniu intensywnie nawilżającym, zmiękczającym oraz regulującym wydzielanie sebum. Hello! Dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych zwalcza wolne rodniki, czym przyczynia się do spowolnienia procesu starzenia się skóry. Znowu, ja młoda już nie jestem. Może być on stosowany również jako olejowe serum na noc. Olejek nie pozostawia wrażenia tłustego filmu, jest niekomedogenny, przywraca skórze naturalny blask i sprężystość. I mamy tutaj 50 ml oraz takie opakowanie widzicie z pompeczką, więc z tego się też bardzo cieszę, ale powiem Wam, że większą radość mi sprawiało chyba oglądanie zdjęć na Instagramie. Naprawdę dziewczyny takie piękne zdjęcia robiły tej wystawce, że je po prostu wychodziłam z podziwu, jak one to ładnie zrobiły. Swoje stoisko również miała marka, o której naprawdę chyba było bardzo cicho,
od bardzo długiego czasu. Jest to marka Polena Eva. Polena Eva miała takie stoisko, gdzie można było zbadać skórę. Nie wiem, na ile jest to faktycznie wiarygodne, kiedy badamy skórę przez makijaż. Ja akurat badałam skórę już pod koniec niedzieli, więc w zasadzie mój makijaż już też lekko dobrze nie wyglądał, już też sebum się zaczęło wydzielać. Nie wiem, na ile faktycznie te informacje, które uzyskałam, są wiarygodne. Natomiast też przez to, że tak naprawdę byłyśmy w niedzielę już pod koniec całej konferencji, w większości kosmetyków nie było i już wszystkie takie fajniejsze kosmetyki zostały wybrane. Pewnie będziecie też widziały to w innych relacjach. Natomiast na podstawie badania mojego typu skóry dobrano mi przeciwzmarszczkowy normalizujący krem na noc, polecane na problem skóry tłustej, mieszanej i z niedoskonałościami, więc to jest taki krem. Jeszcze by mi się coś przydało przeciwzmarszczkowego, ale niestety już nie było. Oraz otrzymałam również krem do rąk, dosyć pokaźna tuba jak na krem do rąk, mamy tutaj aż 100 ml. I ja go już używałam, całkiem fajny, niestety u mnie on się troszeczkę dłużej wchłania, natomiast nie przeszkadza mi to, ja bardzo często robię sobie maseczki na dłoń, więc po prostu stosuję ten krem, zakładam rękawiczki bawełniane i po prostu nic nie robię. Swoje stoisko miała również marka Effectima. Były bardzo przemiłe panie na tym stoisku, naprawdę cudownie się rozmawiało. Panie były otwarte w ogóle na to, co my lubimy w kosmetykach, jakie kosmetyki lubimy, jakie nie. Nikt mi nic na siłę nie wciskał, co mi się bardzo podobało, że mamy tylko to i proszę to wziąć. Nie, nie, nie. Mogłam sobie tak naprawdę wybrać, co bym chciała i to, co przykuło moją uwagę, to jest peeling węglowy. Efekt detox z pyłem wulkanicznym. Po prostu no, to tak wygląda bosko. Naprawdę to od razu przyciągnęło moją uwagę, bo jednak już mamy chyba tak zakonotowane, że jak widzimy coś takiego, to wiemy, że on będzie dobrze oczyszczał. Myślimy, że on tam, wiecie, wejdzie w głąb skóry i dobrze nam oczyści. Ale tak mam trochę w głowie, więc sięgnęłam po to. Panie dorzuciły mi jeszcze peeling kokosowy oraz peeling algowy. Mi się wydaje, że to akurat były właśnie takie przygotowane małe pojemności, 50 ml, więc też fajne takie małe produkty, bo na cholerę mi znowu 200 ml peelingu, jeszcze ja nie wiem, czy ja to zużyję po prostu. Dostałam również taką próbkę, czy też miniaturę w zasadzie, miniaturę serum antycelulitowego i tutaj mamy kofeinę, teofilinę, teobrominę oraz olejek z zielonej herbaty. Te nazwy mnie dzisiaj zabiją. Więc też się bardzo z tego powodu cieszę i w każdej takiej torebeczce były też dorzucone płatki. Są to akurat czarne płatki, hydrożelowe płatki pod oczy z węglem bambusowym, zmniejszające widoczność opuchlizny i worków pod oczami, nawilżenie, wygładzenie naskórka, wizualne odmłodzenie. Jak wiecie, ja z tymi płatkami pod oczy to tak jestem, tak nie do końca jestem przekonana, jednak większość płatków, które stosowałam, nie widziałam żadnych efektów, ale zobaczymy, na pewno sobie kiedyś je wykorzystam, bo jednak przychodzi taki moment, kiedy mamy ochotę zrobić coś ekstra i wtedy to są na przykład takie płatki pod oczy. I jeszcze dostałam od pani, ponieważ bardzo mnie zainteresowało, serum. Jest to, zobaczcie, takie serum, które składa się z dwóch części. Jest to Lifting Plus Reparacja, natychmiastowy lifting, odbudowa kolagenu, optymalne nawilżenie. Jest to skoncentrowany preparat do skóry twarzy i szyi. Naprawdę bardzo fajnie wygląda, bardzo obiecująco wygląda. Ja już jednak przy swoim wieku to już lifting jest mi potrzebny, więc naprawdę z tego się niezwykle cieszę, że mam okazję to przetestować, więc myślę, że no już przy Big Lossie mówiłam Wam, że tam dostaliśmy to serum z Wianka i mówiłam, że mam serum z Effectimy, które będę chciała stosować. I to jest właśnie to serum. I powiem Wam, że to mnie trochę bardziej ciągnie przez to swoje, wiecie, takie ładne opakowanie. Naprawdę to wygląda bardzo, bardzo elegancko, bardzo fajnie. Każdy z tych pojemności to jest 15 ml. No, oczekujcie, bo ja myślę, że ja się za to wezmę pewnie bardzo, bardzo szybko. Ostatnim elementem były warsztaty z marką Natura Siberica, gdzie poznałyśmy trochę bliżej markę. Była prezentacja właśnie o tym, skąd pochodzi marka, troszeczkę też o regionach. Ale najważniejsza i najistotniejsza część programu to było kręcenie własnego peelingu cukrowego. Ja wiem, że to jest żadna filozofia tak naprawdę i każdy mógłby to sobie zrobić w domu. Ale wiecie, jednak jak są warsztaty, jest tak dużo osób, jest dużo dziewczyn, to jednak jest tak fajniej po prostu ukręcić własny peeling i tak ukręciłam własny peeling. Jeżeli śledziłyście mnie na Instagramie, to pewnie widziałyście. Ukręciłam własny peeling. Peeling miętowy jest to, widzicie, peeling miętowo-cukrowy z zatopionymi płatkami róży. Po pierwszych warsztatach, jak dziewczyny przychodziły, one miały takie piękne cytrusowe zapachy, ten taki pomarańczowy, po prostu chciałam taki. Ale niestety się skończył, więc ukręciłam sobie miętowy. Miętowy też pięknie, odświeżająco pachnie, więc tak, to jest mój pierwszy peeling cukrowy, on idzie do lodówki. No i każda z uczestniczek warsztatów dostała miniaturową pojemność.
jakiegoś produktu. I ja sobie wybrałam modelujący krem do ciała z wodorostami z Wysp Owczych i dzikim jałowcem syberyjskim. Więc jak widzicie, jest to ogromniaste opakowanie. Tu mamy 370 ml kremu do ciała. To jest naprawdę olbrzymie. Ja nie wiem, kiedy ja to zużyję, bo wiecie, że ja kremów za dużo nie zużywam. Ale naprawdę jestem bardzo ciekawa. Powiedziano, że właśnie jak się wypilingujemy, to koniecznie trzeba użyć tego kremu. Więc no, jestem naprawdę go ogromnie ciekawa. Myślę, że wróćcie do mnie za 10 lat, jak ja to zużyję i wtedy Wam powiem, czy on mi się sprawdza, czy nie. I to wszystko, jeśli chodzi o dary losu. Troszeczkę tego było, troszeczkę się nagadałam, ale też zrobiłam milion anegdot. Wiem, że nie każdy lubi anegdoty i każdy chciałby szybko, szybko i do celu po prostu pokazać takie produkty, ale jeśli tak, to jest mnóstwo zdjęć na Instagramie i tam też możecie zobaczyć. Możecie też zobaczyć, co dziewczyny dostały w innych torbach, na przykład z pielęgnacji, z włosów, z paznokci, bo te zawartości pewnie będą troszeczkę inne niż w naszych torbach. Dajcie znać, który z tych produktów Was zaciekawił, który z tych produktów przyciągnął Waszą uwagę i chciałybyście poznać opinię. Może w pierwszej kolejności, zobaczymy też, jak mi się to uda zrobić. Jestem naprawdę niektórych rzeczy bardzo ciekawa, więc muszę sobie, tak wiecie, posegregować trochę te na początek, te mogą poczekać. Wiecie, te takie, które najbardziej przyciągają moje oko i które chciałabym już, już, już. Tak więc na pewno to zrobię, tylko że to wszystko dopiero jak wrócę z Londynu i jak się ogarnę, bo ja w tej chwili jestem po prostu na mniej niż dobę przed wylotem. Muszę jeszcze zmontować dla Was tego hola, wrzucić go na YouTube i się spakować. Tak więc troszeczkę dzisiaj pracy przede mną, więc ja się w takim razie już z Wami żegnam. Jeżeli jesteście ciekawe, co też ciekawego u mnie w Londynie się dzieje, to śledźcie mnie na Instastories, bo pewnie tam trochę pokazuję. Wspomniałam to też w relacji, że nie wiem, czy będę nagrywać vloga z Londynu. Nie chcę Wam obiecywać, że będę nagrywać vloga z Londynu, bo no po prostu nie wiem, czy tak będę robiła, więc prędzej będzie po prostu już w domu haul, co kupiłam w Londynie. Więc dziewczyny, nie przedłużam, piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę weekend, życzę Wam w takim razie pięknej pogody na weekend, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia, pa pa!